pryzmat. Radio pryzmat. Buch Travel. Dzisiejszym tematem będzie Cypr, który słynie z pięknego krajobrazu śródziemnomorskiego, górzystego terenu, plaż, czystej wody, słonecznej pogody. Można tu zobaczyć również wiele starożytnych zabytków. Naszym gościem jest Katarzyna Kozłowska, która prowadzi profil na Instagramie Cyprus by Kasia. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz i witam Cię serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Prosto z Cypru, z tej strony Kasia. Z czego słynie Cypr? Dlaczego warto zaplanować podróż i czym nas zachwyci? No to tutaj tak naprawdę Cypr, myślę, że tak myśląc sobie, co Cypr może zaoferować, no to na pewno piękne plaże. Natomiast nie tylko to są plaże i jak ktoś mnie obserwuje, no to na pewno to wie. Ktoś, kto mnie jeszcze nie obserwuje na Instagramie, no to bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ Cypr to nie tylko plaże, to są też piękne góry, jest mnóstwo pięknych wiosek, także jeżeli ktoś potrzebuje różnorodności, to na pewno tą różnorodność na Cyprze znajdzie. Jak wygląda położenie geograficzne Cypru? No to Cypr leży na Morzu Śródziemnym, natomiast co jest bardzo ciekawe, to jako jedyny kraj z Unii Europejskiej nie leży tak geograficznie w Europie, tylko należy już trochę do Azji, także to jest coś takiego, o czym się często nie mówi, albo się często nie wie, natomiast faktycznie jakby jest to wyspa na Morzu Śródziemnym. Warto wiedzieć o tym, że Cypr jest podzielony i jest podzielony, no nie powiem, że przez pół, ale jest podzielony na część północną i część południową, tak można to rozgraniczyć, że tak powiem, potocznie rzecz ujmując. Kulturowo myślę, że bardzo zyskuje dlatego właśnie, że jest podzielony, ponieważ przekraczając granicę spotykamy się już raczej właśnie z takimi napływami, z dużymi napływami tureckimi i myślę, że to jest faktycznie ogromny atut dla turystyki, która dosyć się mocno rozwija. No administracyjnie jest to o tyle utrudnione faktycznie, że jeżeli turyści przekraczają granicę z Cypru Południowego na północ, no to muszą się liczyć z tym, że faktycznie może to nieść za sobą pewne ograniczenia, nawet takie, że nie wiem, sieć komórkowa tam nie do końca jakby działa, tak jak tutaj jakby po tej stronie południowej już się spotkamy z takimi naleciałościami bardziej tureckimi właśnie, że można zapłacić w tureckich lirach, no i też ta kultura faktycznie jakby cypryjska troszeczkę zanika właśnie dlatego, że jest bardzo duży napływ Turków z Turcji kontynentalnej. Ile trwa lot samolotem z Polski na Cypr? No to z Polski na Cypr można dolecieć sobie już 3,5 godziny tak naprawdę i lotnisk w Polsce teraz nie wiem dokładnie ile tych samolotów lata, natomiast linie są podzielone, Wizz Air lata do Larnaki, a do Paphos lata Ryanair, natomiast teraz też wiem, że loty czarterowe są wykonywane przez firmę Ryanair, które też lądują w Larnace, także w 3,5 godzinki można, słuchajcie, być w zupełnie innym, że tak powiem, kraju i można zupełnie inny poczuć klimat. To teraz przejdziemy do kuchni. Jakie są specjały cypryjskie? No to tutaj tak naprawdę muszę wspomnieć o tym, że Cypr generalnie jakby bardzo ma dużo też napływów z innych krajów i na pewno ogromną zasługę tutaj niesie ze sobą kuchnia grecka i jest faktycznie dużo napływów, dużo smaków takich greckich, jest też dużo smaków włoskich, no i też takich powiedziałabym libańskich, to myślę, że ta kuchnia jest taka bardzo zmiksowana, natomiast no faktycznie jakby dominuje tutaj kuchnia grecka i uważam, że nikt nie powinien wyjechać z Cypru bez spróbowania halloumi, suwlaków, no i oczywiście ogromnego meze. Teraz przejdziemy do kwestii ekonomicznej naszych wakacji. Jak kształtują się ceny na Cyprze, w restauracjach, noclegów, czy też w sklepach? To też tak naprawdę zależy, ponieważ duża część turystów ląduje faktycznie na zorganizowanych wakacjach, więc tutaj jeżeli nie wypowiem się niestety na ten temat, ponieważ nie mam wiedzy z tego zakresu, ile kosztują takie wakacje, przepraszam, więc nie wiem ile te wakacje kosztują, natomiast jeśli chodzi o takie ceny w restauracjach czy w tawernach,
czy nawet taki street food, to też trochę zależy, bo można trafić dobrze i zapłacić dużo, można trafić dobrze, można zapłacić mało, więc biorąc pod uwagę fakt, że są kurorty, które wiadomo, że tak powiem, są nastawione bardzo na turystów, no to w takich miejscach zapłacimy na pewno więcej niż w takich miejscach, które jadają lokalsi. To, co ja mogę ze swojej strony powiedzieć, no to na pewno te ceny zależą właśnie od miejsca, w którym się je. Natomiast no, ja powiem z mojej perspektywy, ja jadam zwykle w takich miejscach, w których jadają lokalsi, no to za gyrosa czy tak za takiego sandwicha z halloumi, no to można zapłacić już za jakieś tam 4,5 do 5 euro. Wiadomo, że danie, pełne danie, no to tutaj już zaczynają się ceny od 12 euro. Myśląc danie, mam na myśli pełne danie, czyli surówka, ziemniaki albo frytki, no i tam załóżmy jakieś mięso. Wiadomo, że owoce morza znacznie są droższe. Natomiast tutaj też, jeżeli jada się w takich lokalnych miejscach, no to rybę grillowaną można zjeść już za jakieś tam 15 euro, krewetki tak samo, więc wszystko zależy od tego, gdzie się je. Jeśli chodzi o sklepy, to również zależy, bo właśnie jeżeli turyści lądują w takich kurortach jak Ayia Napa, no to trzeba się liczyć z tym, że to jest takie miejsce, w którym nie ma takiego bardzo lokalnego, że tak powiem, sklepu czy jakiegoś bazaru, więc wtedy no, trzeba się troszkę posiłkować gdzieś tam, żeby sobie podjechać dalej i kupić, zrobić jakieś zakupy. Natomiast myślę, że te ceny już troszkę mogą być zbliżone, natomiast na pewno są produkty, które są na Cyprze tańsze i które są droższe zarówno w Polsce, jak i na Cyprze. Natomiast to, co na pewno z mojej strony ja zauważyłam, no to myśląc o różnicy, no to na pewno jest ogromna różnica w warzywach i owocach, ponieważ te warzywa i owoce na Cyprze faktycznie są bardzo dobrej jakości i jeżeli kupuje się je w lokalnym markecie, no to myślę, że mogą być tańsze jak w Polsce, więc myślę, że taki średni koszyk, no to pewnie będzie kosztował podobnie jak w Polsce. Jak wygląda kwestia komunikacji miejskiej? Komunikacja miejska działa, mimo tego, że tutaj jest owiana bardzo złą sławą ta komunikacja miejska, to ja z mojej strony mogę powiedzieć, że komunikacja działa i jestem tego żywym, chodzącym przykładem. Bardzo dużo miejsc zwiedziłam komunikacją miejską, jeszcze jak nie posiadałam samochodu i też w ostatnim czasie wydałam właśnie e-booka o transporcie publicznym. Natomiast uważam, że do podróżowania transportem publicznym na Cyprze należy się przygotować. Wiadomo, że są turyści, którzy zdecydują się na samochód i ten samochód jakby na pewno da dużo więcej możliwości, natomiast jeżeli ktoś przylatuje na Cypr i chciałby tylko zobaczyć jakieś takie najważniejsze miejsca, czy przejechać z miasta do miasta, to jak najbardziej tą komunikacją miejską da się to zrobić i jeżeli się ktoś do tego przygotuje, to będzie to bezbolesny proces. Jak wygląda kwestia kultury i tradycji na Cyprze? Święta, festiwale, religia? Cypryjczycy są bardzo, bardzo są religijni, uważam, i może troszkę to się już zmienia, natomiast myślę, że nadal jakby takie praktykowanie i chodzenie do kościoła jest nadal bardzo, bardzo widoczne w kościołach, czy właśnie nawet podczas świąt. Cypryjczycy są tradycjonalistami, to na pewno muszę też powiedzieć, jakby bardzo lubią jakby spotykać się w rodzinie i faktycznie to jest takie bardzo widoczne też nawet jak się pójdzie do takiej tradycyjnej tawerny, to faktycznie widać ogromne stoły, które są połączone i siedzi tam czasami 2, 3, 4 pokolenia, więc to na pewno. Jeśli chodzi o festiwale, no to tutaj też jest duże pole do popisu i też fajna opcja, żeby zaobserwować taką tradycyjność, bo Cypryjczycy są bardzo też lubią jakby kultywować swoje tradycje i są też dumni ze swojej kultury, dumni ze swojej historii, więc to jest też fajna opcja, żeby zaobserwować to, takie tradycje. Natomiast właśnie tutaj wytłumaczę, o co chodzi z tymi festiwalami, to festiwale zazwyczaj odbywają się z myślą jakby jakiegoś, nie wiem, warzywa, czy czegoś, co faktycznie na przykład lubią. Teraz w najbliższą niedzielę będzie festiwal truskawek, który jakby jest też takim punktem, że tak powiem, kulminacyjnym tego właśnie, że jest sezon na truskawki. Dlaczego Cypr nazywany jest Wyspą Miłości Afrodyty? Cypr jest nazywany Wyspą Miłości, ponieważ legenda głosi, że Afrodyta wyłoniła się, znaczy narodziła się na Cyprze
właśnie w okolicach Pafos. A jak wiemy albo nie wiemy, no to Afrodyta była grecką boginią miłości i piękna. Jak już wspominaliśmy, że Cypr jest wyspą miłości, ale też jest wyspą kotów. Dlaczego właśnie na Cyprze jest tak dużo kotów? Tak, no to historia z tymi kotami tak naprawdę sięga bodajże IV wieku, kiedy to święta Helena postanowiła ściągnąć statek z kotami z Jerozolimy, tylko po to, żeby te koty walczyły z wężami z wężami w ogóle, jakby z wężami. No stało się tak, że jest ogromna, że tak powiem, pandemia kotowa i ktoś, kto lubi koty, no to faktycznie tutaj na każdym, że tak powiem, rogu te koteczki można spotkać. Natomiast jest też tak, że o te koty jakby faktycznie bardzo dużo mieszkańców dba, także tutaj się o to nie ma co martwić, jest dużo też organizacji, które pomagają, ale z mojej strony faktycznie mogę powiedzieć, że mieszkańcy dbają o te koty, sama jestem już na tym etapie życia, że wożę worek karmy kociej, no i jeżeli widzę jakieś przybłędy, to chętnie je dokarmiam. Gdzie można spotkać flamingi na Cyprze? Z flamingami sprawa jest, słuchajcie, taka, że można je spotkać w kilku miejscach. Na pewno najbardziej popularnym miejscem jest Słone Jezioro w Larnace. Natomiast tutaj też trzeba pamiętać, że to Słone Jezioro jest bardzo duże, więc wybierając się w okresie zimowym, bo tak też te flamingi występują zwykle od listopada do końca kwietnia, czasami dłużej, w tamtym roku już były widoczne nawet w sierpniu, także tutaj można te flamingi spotkać dosyć często. Natomiast właśnie zaczęłam mówić o tym Słonym Jeziorze, że Słone Jezioro jest bardzo duże, więc te flamingi czasami są na środku jeziora, więc bez lornetki nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć tak gołym okiem. Drugim miejscem jest też jezioro w Limassol, przy Limassol. Ja natomiast najbardziej zachęcam do odwiedzin takiej małej sadzawki wodnej przy wiosce Oroklini. To jest dosłownie kilka kilometrów od Larnaki i tam najczęściej można zobaczyć te flamingi, że tak powiem, z bliska, więc nawet wtedy nie jest potrzebna lornetka. Jakie pamiątki warto przywieźć z naszej podróży? No to jeżeli ktoś jest takim gastromaniakiem, że tak powiem, i lubi jedzenie, no to ja zawsze zachęcam do tego, żeby przywieźć sobie oliwę, oliwki, halloumi czy oregano, bo cypryjskie oregano jest naprawdę prima sort. To myślę, że z takich rzeczy, że tak powiem, do zjedzenia. Jeśli chodzi o takie rzeczy, takie, że tak powiem, łapacze kurzu, no to wiadomo, tradycyjnie magnesy, ewentualnie też ceramikę. Ceramika też jest bardzo popularna, jeśli chodzi właśnie o Cypr.